Myślę, że początek meczu rozpoczął się tak, jak zakładaliśmy. Stworzyliśmy kilka obiecujących sytuacji. Później zdecydowanie gra się wyrównała. Elana przejęła lekką inicjatywę i w końcówce stały fragment gry. Jeden i później taki, no w zasadzie też stały fragment, to chyba dłuższa piłka była zagrana do Olka Tomaszewskiego, on zgrał do zawodnika. Dwie bramki w przeciągu 5-6 minut. Po przerwie podnieśliśmy się bardzo, myślę, że zobaczyliśmy zupełnie inną w D, taką, która grała już z Bałtykiem, dyktowaliśmy warunki gry i w drugiej połowie tak naprawdę uważam, że to co Elanie troszkę szczęścia zabrakło w Koszalinie, tak tutaj absolutnie los im wszystko odwrócił i myślę, że w drugiej połowie troszkę szczęśliwie wyszli spod noża i zdobyli 3 punkty. Pan trener jeszcze tyle? To co trener powiedział, to wszystko jest prawdą, też tak uważam. Słowa, które powiedział trener, no, mogę tylko potwierdzić. Mieliśmy taką dobrą fazę po 15 minucie, kiedy byliśmy więcej pod piłką, zdobyliśmy dwie bramki, natomiast też się stara reguła chciała potwierdzić, na szczęście się nie potwierdziła, że przy wyniku 2-0 no, to jest taki niebezpieczny wynik, który można stracić, na szczęście nasze. Te słupki, które gdzieś tam piłka obijała, stały w swoich miejscach i piłka do bramki nie wpadła. Cieszy nas bardzo to zwycięstwo. W trudnych okolicznościach, ale też wiem, że takie trudne zwycięstwa bardziej cementują drużynę. Zwłaszcza, że jesteśmy w trudnym momencie w tym, co się dzieje wokół klubu. Na tym napompowanym balonie zespołu, który ma bezwzględnie awansować. Mecze te dwa pokazały, że to nie będzie takie proste. Dziękuję trenerze. Dawid Pietrzykowski, bardzo prosimy. Wydaje mi się, że jest to kolejny mecz już, w którym gramy fajne zawody. Dobrze wchodzimy w mecz, stwarzamy sobie sytuację, gdzieś brakuje nam tej kropki nad i. Elana tak w okolicach 30 minuty przyjęła inicjatywę, stworzyła sobie dwie okazje, które zamieniły na bramki. Później było już ciężko nam odrabiać, wyszliśmy zmotywowani jeszcze bardziej na drugą połowę. Zespół pokazał, że ma charakter, że chce walczyć o 3 punkty tutaj. No nie udało się, no mieliśmy słupki, poprzeczki. No taka jest piłka, no nie zawsze zespół, który dominuje, zwycięża. No i niestety taki jest ten sport i myślę, że możemy stąd wyjechać z Torunia z podniesioną głową. Zostawiliśmy serce na boisku i będziemy w kolejnych meczach na pewno kontynuowali naszą dobrą pracę. Bardzo dziękuję. Jeszcze na koniec. Daniel Ciach, Elana Toruń. Myślę, że zapewniliśmy na pewno dzisiaj też w tej drugiej połowie horror kibicom. Pierwsza połowa, wydaje mi się, plan został wykonany w 100%, bo mieliśmy nie stracić bramki. Strzeliliśmy dwie, natomiast w drugiej połowie, no po straconej bramce, wkradła się ta nerwowość i było bardzo ciężko. Zdominowała nas Wda, cały czas atakowali. Szczęście po prostu nam dzisiaj sprzyjało i los oddał to, co zabrał w Koszalinie. Mam nadzieję, że to będzie dobry prognostyk i za tydzień przywieziemy komplet z Przodkowa.